Teraz zadam to pytanie, panie pośle, na spokojnie, proszę przeanalizować. Czy film Agnieszki Holland Zielona Granica to wstrętny paszkwil, który szkaluje obrońców polskich granic? No ale może pan odpowiedzieć tak lub nie? Ale jak mogę się wypowiadać? Panie pośle, formuła jest tak lub nie, więc pan mówi tak albo nie. Nie ma, wie pan, to jest na zasadzie tak, jakbym zapytał, czy przestał. Tak albo nie, ale panie pośle, tak albo nie. Słucham? To wie pan, to jest taka formuła, jakbym zapytał pana, czy przestał pan bić swoją żonę. No, panie pośle, to jest głupie. Panie pośle, to jest odwaga. Cywilną. Czy ma pan odwagę cywilną, nie, no nie można. Rzecz po imieniu. Panie pośle, jest pan chamem i wypraszam sobie tego rodzaju insynuacje. Może pan ale bije swoją żonę, może pan bije swoje dzieci. Wypraszam sobie tego rodzaju uwagi. Wypraszam sobie tego rodzaju uwagi. To w ogóle nie było do pana. To sformułowanie jest niegrzeczne, nieeleganckie. Nie było do pana, no panie pośle. Ja panu zadaję pytanie do gościa, że teraz rozmawiam. Czy pan bije swoje dzieci? Panie właśnie, czy pan bije swoje dzieci? Ja nie zadałem panu pytania w ten sposób, tylko powiedziałem, że to jest... Proszę uważać, to proszę uważać i proszę już drugi raz się nie zagalopować w tym, co pan mówi. Ja panu zadałem pytanie tak albo nie, więc proszę się nie zagalopowywać. Natomiast pan się zagalopował, nazywając mnie chamem. Proszę się nie zagalopować. Ja sobie wypraszam tego rodzaju pytania, jakie pan wcześniej zadał i tego rodzaju insynuacje. Tak, jesteśmy w telewizji publicznej. Nie ma pan prawa tego rodzaju insynuacji robić. I jeszcze raz panu mówię. Program prowadzić na poziomie. Proszę więcej się nie zagalopowywać. To jest moje ostatnie ostrzeżenie do pana. Proszę być kulturalny. Jeżeli już to ja, a nie pan. Jeżeli już to ja, a nie pan. Niech pan naprawdę uważa, bo pan balansuje na siebie. Co znaczy uważa? Pan mi grozi mi pan? Czym pan mi grozi? No niech pan powie. Tym, że odbiorę panu głos. Tym, że odbiorę panu głos. Pan minister.